Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić siewy. I słychać dźwięki z maszyn, słychać. Dzisiaj będziemy robić talerzówkę i siew. Oczywiście na czym? I na Elengradzie. Dokładnie tak. To, co lubią tygryski najbardziej, czyli talerzowanie. Tyk, 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 tyk. Kurban. Żyjemy dalej. Co ja bym chciał sprawdzić? A, już wiem, co bym chciał. To miało być ta. Tak. Oczywiście jadę od brzegu, więc jadę sobie na rękę, no bo nie da się na GPS-ie to jechać. Dobra. Wszystko elegancko? Chyba tak. Trochę problem masz, sztyjer. To gółka, ale da radę. Cztery to jako obcy. Jego nie da się zajechać tak szybko. Oczywiście parę takich długich przejazdów, a potem już będzie to krótsze, tak? Już będzie troszeczkę łatwiej jeździć. Oczywiście dzisiaj czwartek, 8 września. Ten film jest 13 września, więc na spokojnie. Powiem tam wam tak. Ten tydzień akurat się. Może nie tyle co udało, a wyszło tak, że jestem praktycznie w domu, bo tylko we wtorek byłem w robocie. No i jutro idę w piątek chyba, ale to jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć. Tylko że ja powiedziałem, że jutro w piątek, no właśnie, czyli piątek, oczywiście 9 września, o ten dzień chodzi, żeby nie było. Żeby nie było jakiegoś nieporozumienia. Bo ten film jest 13 września, więc to jest. Nie wiem, co to jest za dzień. We wtorek to chyba jest. To jest chyba we wtorek, więc. Więc tym, że ja to mówię, że na przykład jutro idę, bo jutro nie idę, no to nic tym nie sugerujcie, bo wiadomo, że już dawno to zrobiłem, tak? Bo wiadomo, że odcinki są wrzucane jakby nagrywane naprzód, o może tak. Czyli jakby widzicie 13 września, no to ten film nie jest nagrywany 13 września, no to logicznie, tak? Ani dzień wcześniej, tylko tydzień do przodu. No bo wiadomo, nie da się fizycznie tego inaczej zrobić. Wiadomo, robota i te sprawy, tak. Się rzuca, znaczy, wrzucić film po robocie to nie jest problem. I nagrać go.
sensie nagrać timelapse'a to nie jest problem, ale nagrać już taki odcinek głosowy to już jest problem. Ewentualnie w środę. No, zakręć ponownie. Ewentualnie środy, tak? Bo wtedy mam tak jakby można powiedzieć trochę pustą chatę. A wiadomo, że jak jest pusta chata, to jest najlepiej się nagrywa. Bo wtedy jak ten baran przyjdzie z roboty, to wtedy... No wtedy tutaj telewizor odpala i śpi, i cuduje i to już nie jest nagrywanie. To ewentualnie wtedy mogę tym nasa sobie nagrać. A nie głosowy odcinek. Akurat tak wyszło, że ten tydzień mam cały do przodu nagrany. Aż do 18 mam nagrane. Września. Czyli mam na 10 dni do przodu, czyli prawie 2 tygodnie. Ale to dobrze, że jest nagrany i wrzucony. Bo ja nagrywam i od razu wrzucam to. Żeby później nie mieć problemu. Tak jak ostatnio nie miałem przez... No w sumie można powiedzieć, że cały dzień internetu. Więc żeby później nie mieć problemu, że nie mam filmu jakiegoś czy coś. Wiadomo, że jak nie mam domowego internetu, no to mam internet w telefonie, ale internet w telefonie nie chcę używać zbytnio do wrzucania filmów, no bo to jest zabójstwo. Nie wiem, jak to jest zrobione w tym domu. A nie, teraz jest LTE. Albo tego, bo chyba z routera ciągnie. Dlatego jest LTE. O kurde. No ale wczoraj w środę, tak. W środę jak nie było internetu rano, to ja miałem tutaj cały czas H+. H miałem. Po prostu miałem H. Literkę H miałem koło internetu. Był słabiutki, ale był. Tak więc ja chyba aktualizację do Farminga 22 pobierałem. Do Farminga 22 pobierałem aktualizację chyba z 2 godziny. A ona ważyła chyba z 700 mega. Ja to chyba za 2 godziny pobierałem. Bo mnie zadrywało. Tak więc z tymi internetami to różnie jest. Cringe, bo zaraz będę Żydy. Ale już są Żydy. Będziemy siać. No a w kolejnym odcinku będziemy walczyć ze Słonecznikiem. Wałowanie nie będę robił tutaj tej serii. Odcinka z wałowaniem nie będę robił. Ewentualnie zrobię to starym, dobrym chwytem. A jakim to mam, nie powiem. Bo tutaj po Słoneczniku jeszcze będziesz raz zasiać jakąś pszenicę. Albo jęczmień. Pszenica albo jęczmień, więc tutaj... Oczywiście siewnik na pracowniku będzie latał, a ja będę sobie wałował. Tak chyba będzie najlepsza opcja taka. To ja wtedy mu pół pola bym zasiał, tutaj ładnie te kliny bym wszystko obciął, a pracownikowi bym tylko te długie zostawił i ja bym sobie już te kliny wałował, tak? Myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Myślę, że nic lepszego nie wymyślę. A też ten odcinek nie ma, sensu siewów robić. Chociaż powiem wam, że nie wiem, ja mam takie szczęście. Resztą to Bolek nawet kiedyś mówił na odcinkach. Nawet Bolek kiedyś mówił w 19, że jak się nałoży wszystko. Bolek kiedyś mówił.
chyba rok temu, albo nie wiem czy rok temu, ale dwa lata temu chyba na pewno. A czemu ciotce Renacie nie opisałeś, dziękuję, tylko tam jest tychże szefów? Odpisałem. A gdzie pisze? No przecież jest odpowiedział, ja widzę, a ty nie widzisz. Wszystkim opisałeś? No. Chciał jakaś dziewczyna zadała. Zdała. Wiem, widziałem. Myślę, że na tę nawigację na 7.2 by poszła ta leżówka, ale na płaskim. Bo na tych górkach to na 7.2 to tak, już powiem wam, że na górkach już siada. Kurde, no jeżdżę sobie po tym słoneczniku jak baram. Ile mamy minut odcinka? 11. No więc akurat wcale żyjemy co do końca te pole i pojadę siać. Dobra, chyba na to pole przyjadę siać, bo to już mam ładnie uprawione. No bo mógłbym jechać na 18 siać. No ale tam był ostatni odcinek urobiony. Elegancko. Grzejemy. Dobra, uprawa idzie jak ta lala. Mogę trochę tego GPS-a przesunąć. Żeby troszeczkę szybciej robotka szła, tak? Robotajku musi iść. Pamiętaj to. Jak robotajku nie pójdzie, to już nie dobrze. O, wyrobiłem przed słonecznikiem. Progres. Dobra, zaraz to weźmie się wyniki, będzie wsiadać, bo zestaw już przygotowany. A miniaturka jakąś się zrobi później. Miniaturkę ta po cichu się zrobi. Robotka idzie jak ta lalka. Znaczy się ta leżoka fajna, 7 metrów. Na 7 metrów idzie nią robić, więc... Więc co robi się tu ubywa? Kiedy jakiś nowy ciągnik? Nie wiem, dopiero był już TR kupiony, więc... Teraz zbieramy 700 tysięcy na oborę przecież. Jak już tam będzie ta wielka obora, to już będzie szło. Już będzie ta wielka obora, to już będzie szło. A wiecie do czego będzie szło? Bo już będzie mleko i już będzie kasa. A z tego mojego mleka tutaj, z tej obory, która nie jest oborą, to tak nie ma kokosów. Dwa razy do roku się szlaje mleko.
Więc jak przez cały rok zarobię 50 tysięcy, to jest maks. Tylko wiadomo, że to jest maksymalnie 15 krów, a tam będzie chyba z 80. Nie wiem nawet. Zapomniałem. No i dobra, zostawimy tego już tutaj ratu. Oczywiście nawozu nie ma. Oczywiście rozwalony. Oczywiście dość far rozwalony, bo nikt nie naprawiał. Siewnik też rozsypany. Dobra, dalej te nasiona. I jedziemy siać. Skoro zaczęliśmy od góry uprawiać, to do zaczniemy zasiać. Nie sorgo, tylko... korzepak. No i dobra, i tutaj jakoś będziemy tutaj sobie walczyć z tym polem powoli. Na początku może być trochę ciężko. Dobra, to w sumie było trochę krzywo, zbyt krzywo na ten ziemnik było. Jakbym pojechał w poprzek, to bym zasiał to. Ale wiadomo jak jest. Dobra. Przejedziemy tak. I wtedy tym dolnym przejazdem wrócę i to wtedy jakoś ta górka już będzie zasiana i wtedy już będzie szło, zobaczcie tam. Dobra. Zasiane, zasiane. Więc grzejemy dalej. W sumie kurde, mogę nie nagrywać tego odcinka, bo tak w sumie nie ma weny trochę. Znaczy, wróć. Nie wiem o czym gadać na tym odcinku, tak zbyt nie już. Więc jeszcze parę minut i kończymy. Obiecałem, że będzie ciepło, no to musi być ciepło. A mamy dopiero 19 minut, więc jeszcze 10 minut mamy ciepło. Więc coś trzeba jeszcze wykombinować. Cyk. I cyk. Dobra, ogień. Teraz się będą szły.
Teraz wystarczy nawrócić tylko i będzie szło. Te najgorsze już mam zasiane. Te najgorsze, najgorszy kawałek już mam zasiany, więc... Więc teraz tylko raz, dwa pójdzie. Oczywiście jeśli dojść da radę, tak? Mam taki trochę rozsypany. Dobra, elegancko. Dobra, cyk. No i dobra, zasiane więc. Dobra, widzę, że zapierdziela siewnik. Siewnik, samochód. Nie trzeba było skręcić, bo tak to my sobie na asfalt wjechałem, nawrócił. Ale widziałem, że zapierdziela wariat z góry. To wolałem nie ryzykować. Ale czuć, że ciężko ma ten dojeżdżar już. To jest po prostu czuć. Osobie ma już 50% swojego życia tylko, tak? W 50% do jakiejś zabity. Więc w sumie może nawet tutaj dobry pomysł był, żeby wyjechać na, sensie, na tą 18 siać, ale dobra. Było, minęło. No flak na pusto nawrócić już nie może, bo ciężko ma. Ma. 24 godziny ma nabite dopiero hop. No nawet nie całe. 23,3. Brakuje mu 0,7, czyli jakieś... nie wiem ile. Z 40 minut mu brakuje. Coś takiego. Dobra, siewnik daje radę. Skoro na odcinku talerzowałem tutaj tą górkę, no więc ja nie będę talerzał drugi raz, tylko pojadę sobie tam po drugiej stronie pola siać, te kliny. I na tej klinach wtedy zakończymy odcinek. A te długie po prostu zase po odcinku mamy. Tyk, 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 tyk. Robotka będzie szła. Twinkle. Twinkle na przodzie zaczepiony, to musi iść robotka. No i dobra, tak. Dam radę zasiać ten klin? 25 minut, to mamy w zasadzie 5 minut.
zasadzie 5. Znowu po tym sojuszniku sobie przejechałem. Niedobrze, niedobrze. Dobra, wiesz co, walnę sobie tu poprzecznika tutaj. Zjeżdżali mi na dwa razy. Bo tu nie ma jak nakręcać nawet. Żeby to jakoś ładnie zachać. No muszę zrobić poprzecznik, jakby inaczej się nie da. Powiem wam tak, że ostatni odcinek z Leningradu porobił fest, bo tam było 65 wyświetleń, co na mój kanał jest dużo. Powiedzmy na taki głosowy film w ostatnim czasie. A dalej nie wiem, jak to się stało, że Mazowiecka Polana ma 220 wyświetleń. Nie wiem, jak to zrobiliście, ale... Ale okej. Okay. Ale nie to, żebym narzekał, bo się bardzo cieszę z tego, tak? Wiadomo, im więcej się ten, tym lepiej. Bo bardziej mnie to motywuje, żeby nagrywać więcej 15 timelapsów. Nie wiadomo, że timelapsy jest też dużo łatwiej nagrać. Gorzej jest z wrzuceniem, bo wiadomo, że waga takiego timelapsa to jest dosłownie... Zależy od długości, ile jest materiału nagrany, nie? Bo ostatnio było 3 godziny ponad, ten odcinek ostatni co był. A, wy go jeszcze nie widzieliście, no tak. Zapomniałem, że wy go jeszcze nie widzieliście. I w sumie teraz jak ten film jest rzucony, to na pewno go widzieliście, to już go widzieliście. To on waży 8 giga chyba film. W sensie wróci. Zwykły nagrany film 3 godzinny waży mi 4,5 giga, coś takiego. A wiadomo, że jak się wrzuci to do programu, gdzie się renderuje, no to wiadomo, że jakość filmu jest podnoszona. I jest dodana muzyka, więc to waży dwa razy tyle praktycznie. I żeby wrzucić taki film, to mój internet potrzebuje z 6 godzin. Bo tak mniej więcej giga, 1 giga, tak gdzieś do 1,5 giga, mój internet jest w stanie 1,5 giga wrzucić w godzinę. Filmu oczywiście. Czyli 3 giga to są 2 godziny, 4,5 giga to są 3 godziny. No, mówiłem 6 godzin. Dobra, ten kawałek zasiemy i zwijamy, bo mamy 30 minut prawie. Ale to się da. Powiem wam, że dzięki temu, że wróciłem na YouTube, to chociaż muszę. Zachciało mi się grać w Zaleskę dwójkę. Bo wiadomo, jak to jest, tak? Jak jest YouTube, to wtedy musisz wejść, przygotować save'a. Wejść, przygotować save'a, pomyśleć, co w kolejnym odcinku zrobić. Potem wejść na drugi dzień na przykład. No zazwyczaj na drugi dzień, albo dwa dni później, coś takiego. Ja tak mam, że jak przygotuję save'a, to albo dzień, albo dwa dni później.
Po prostu jak mam czas, wolę sobie nagrać odcinki głosowe. Bo wiadomo, że głosowe jest 3 razy ciężej nagrać niż timelapse'a. Bo na timelapse'ie to nie musi sobie roboty szukać, wymyślać co robić. To timelapse jest w ogóle... To jest w ogóle inna rzeczywistość, tak naprawdę. Bo na timelapse'ie to masz żniwa, to jedziesz żniwa, każde pola, golisz. Albo jedziesz siać. Nie musisz kombinować. Wiszek jest. Dobra, zostało mi tutaj parę przejazdów dosłownie, więc raz, dwa to zaciągniemy. Mam 75% ukończonej gry. Więc spoko. Tego duszę Ellengrada po to, aby mieć kolejne osiągnięcie, bo tam jest właśnie 100 hektarów takie osiągnięcie. I zbierze ze 100 hektarów, a ja mam tutaj na Ellengradzie chyba najwięcej hektarów ogarnięte. Obrobiony... Nie, to nie to. Kultywatorowany hektar, nie wiem jak 200, ale okej. 86 hektarów jest zasianych. A zebranych mam też 86. A więcej mam trochę zebranych, no bo wiadomo, bo jak była trawa, no to... Trawa też się liczy jako zebrane hektary, tak? No dobra, pomnożyć z tym po... Tam na górce jakąś fajną miniaturkę się zrobi. No i sorry, że co odcinek jest praktycznie zjeby są. Nie wiem... To tak wyszło akurat. Dobrze na nawozicach, które będą nawozy i żniwa, to... To coś innego będziecie mieli. No ale dobra. Ile tu jeszcze za 3 przejazdy? No, oczywiście wiadomo, że nie wezmę. Bo ta gra jest tak super skonstruowana. Może nie gra, może nie tyle ta gra, a pole, ale... No dobra. Wita, o co chodzi. Cyk, cyk. Zbysił jakieś filmy tam, więc trzeba zaraz to zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, kończę szybciej tę reklamę, bo czas mi zabierasz. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, dziękuję, filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć! Na razie, 35 minut prawie, więc na razie, cześć!